Witam wszystkich i przepraszam za dłuższą przerwę, ale nieoczekiwane drobne problemy zdrowotne, nieduże, małe, ale bardzo upierdliwe. Dzisiaj lecimy na Bajkał. Taka wizualizacja, chciałbym wam pokazać już tak dokładnie, gdzie mieszkałem i jak to wygląda na tych mapkach. Mamy Polskę i lecimy nad Bajkał, 7000 km z haczykiem, miasto Irkuck, centralna część Syberii, uważane jako serce Syberii, stolica Syberii. I właśnie w tych okolicach mieszkałem 3 lata. Mogłem tą Syberię w jakimś stopniu poznać. Zaraz nam się tutaj pojawi moje miasteczko Szelechow. Proszę bardzo, pokażę wam tylko tak szybko mój dom, w którym mieszkałem. Już lecimy. O, jest. To była stacja autobusowa. Jest mój blok blisko trasy. Niby tam dużo samochodów nie przejeżdżało, ale wierzcie mi, że to jest w porównaniu do tego, gdzie jestem teraz. To był jeden wielki szum samochodów, a tym bardziej, że jeszcze sypialnię miałem z tej strony. No dobra, mniejsza o to. I zaraz blisko był kościół, chram, cerkiew, jakby to zwał, na którym pracowałem. Jak widać na zdjęciach, już jest prawie dokończony. Nie wiem, jak tam w środku, z zewnątrz, po nowych zdjęciach Google, widać, że jest w dużo bardziej zaawansowanym stanie, jak ja wyjeżdżałem 3 lata temu. No okej, lecimy dalej na ten zimny Bajkał. Gdzie jest Bajkał? Bajkał jest blisko, po najkrótszej drodze. I zazwyczaj, jak chciałem szybko dojechać, to było tutaj. Słudzianka. Droga kręta, choć bez żadnych niespodzianek. Nie było tam za dużo miejscowości, jechałeś jakieś 70 minut i już mogłeś być nad Bajkałem. Ale my pojedziemy teraz drugą drogą, w drugie miejsce. O, tutaj jest Irkuck. Jest rzeka Angara. Jest to jedna rzeka, jedyna rzeka, która wypływa z tego wielkiego zbiornika. Rzek dopływowych jest, nie wiem, ponad 100, a tylko jedna wypływa. I co lepsze, ta rzeka nigdy nie zamarza. Dziwne. Tym bardziej, że Bajkał zamarza na 1,20 m, 1,50 m potrafi zamarznąć. A tu tylko zamarzało gdzieś tak dotąd, może dalej. Ta rzeczka jak wypływa. No nie taka rzeczka, spora rzeka. I my będziemy dzisiaj w Listwiance. O, to jest miejsce, do którego pojechałem. Byliśmy tam 2 razy, zdjęcia i filmy są z 2 różnych okresów. To chyba jest rok różnicy, nie ma tego dużo. Zobaczcie sobie to. Bajkał naprawdę zimą jest piękny i warto to zobaczyć. Także widzicie, gdzie pojechałem. Zaraz się pojawi film i zdjęcia. A ja będę dalej nawijał swoje. Zapraszam na materiał.
Słuchajcie, nie chcę Was tutaj przynudzać informacjami z Wikipedii. Zawsze sobie możecie tam zajrzeć i poczytać o Bajkale, ale dwa takie podstawowe parametry. Jest to jedno z największych jezior słodkiej wody na świecie i najważniejsze, najgłębsze jezioro, które udało się zmierzyć, to jest 1600 metrów. Myślę, że ta głębokość na każdym robi niezłe wrażenie. Zimą zawsze przyjeżdżaliśmy do Listwianki, właśnie w to miejsce, dlatego że infrastruktura tutaj jest w miarę rozwinięta. Ale co to znaczy w miarę rozwinięta? Ogólnie na Bajkale, dookoła Bajkału, infrastruktury turystycznej praktycznie nie ma. A dlaczego jej nie ma? Dlatego, że wszędzie są wyznaczone obszary ochronne i nie jest to uregulowane prawnie. Gdzieś tam budują jakieś wille nad Bajkałem, no ale oczywiście to jakieś tam oligarchy. Nie ma to nic wspólnego z turystyką. Bajkał w żadnym stopniu nie jest komercyjnym biznesem turystycznym. Jak na dzień dzisiejszy. Nawet wyspa Lhon, na którą pojedziemy zapewne w następnym odcinku, to już będzie lato, najpopularniejsza wyspa. Tam jadą wszyscy. Wszyscy, którzy przyjeżdżają praktycznie na Syberię i w rejony Bajkału, walą na Lhon. I Chińczycy, i z każdej strony świata muszą być na wyspie Lhon. I zobaczycie sobie, że infrastruktura jest tragiczna. Mogłoby się wydawać, że Rosjanie nie dbają o przyrodę, ale mają tak dużo parków, tak dużo stref ochronnych, że to się w głowie nie mieści. Są takie rejony, że nawet ci sprawdzają samochód, żeby nic nie wywozić z jakiegoś obszaru. Nie wiem, jakieś roślinności chronione i tak dalej. Mają jakieś czerwone swoje księgi pozakładane, że nie wolno tych grzybów zbierać i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę mają jobla niekiedy na tym punkcie. Jak kiedyś chciałbyś mieszkać na Syberii, gdziekolwiek, to polecam okolice Bajkału. Nawet nad samym Bajkałem, dlatego że klimat jest tutaj bardzo stabilny i większość roku świeci słońce, co daje uczucie ciepła. Choć lód topnieje dopiero w maju, ale przyroda zawsze się budzi pierwsza od strony Bajkału. Dopiero później wychodzi dalej i dalej. Zimą otwierają się nowe drogi logistyczne. Można sobie swobodnie jeździć z brzegu na brzeg, dlatego że grubość lodu, to średnia grubość lodu przekracza metr, ale mieszkańcy, bywa tak, że czasami przeginają i kończy się oczywiście to tragicznie. Zostawiają swoje ciężarówki pod lądem. Co roku jest minimum kilka przypadków utonięć samochodów, ciężarówek lub innego typu pojazdów. I na koniec naszej wycieczki żegnam się przysmakiem bajkalskim. Ryba, omol, wędzona, palce lizać. Zawsze kupowałem, zawsze jadłem i zawsze będę tęsknił za tym smakiem. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia.